Zinedine Zidane czeka na zwolnienie José Mourinho. Świetny początek sezonu w wykonaniu Juventusu. Robert Lewandowski jednym z najsłabszych w Bayernie. A Neymar namawia Paula Pogbę na transfer. Ja jestem Mateusz, zachęcam Was do kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnych filmów. A teraz zapraszam do oglądania. Zinedine Zidane jest coraz bliższy poprowadzenia zespołu z Old Trafford. Podobno miał on dostać polecenie od włodarzy Manchester United, aby odrzucał on wszystkie inne propozycje pracy, ponieważ prędzej czy później Mourinho zostanie zwolniony. Takie informacje podają brytyjskie media. Portugalczyk dzięki bramce zdobytej przez Sancheza w końcówce spotkania z Newcastle, która dała zwycięstwo Manchesterowi United, oddalił od siebie wizję straty pracy. Juventus jest niepokonany od 10 spotkań. Ostatnie zwycięstwo z Udinese podtrzymało tą wspaniałą serię. Jest to najlepszy wynik z europejskich lig. Zespół z Turynu ma nad drugim Napoli 9 punktów przewagi, choć zespół Milika i Zielińskiego nie rozegrał jeszcze 8 ligowego spotkania. Chyba możemy powiedzieć, że w Bayernie Monachium trwa kryzys. Ostatni raz w lidze Bawarczycy zwyciężyli 22 września. Od tamtej pory zaliczyli 2 remisy i 2 porażki. Ostatnia była naprawdę bolesna. Bayern przegrał z Borussią Mönchengladbach na własnym stadionie aż 0-3. A jedynym z najgorszych zawodników na boisku był Robert Lewandowski. Niemieckie media wytknęły mu strzał w bramkarza i nietrafienie z bardzo bliskiej odległości do siatki rywali. Cała drużyna zagrała bardzo słabo, ale w niczym się nie wyróżniał na tle swoich kolegów. Niemiecka prasa w skali od 6-1, gdzie najgorszą oceną jest właśnie 6, lewego oceniła na 5. Robert zajmuje dopiero 8 miejsce w wyścigu po króla strzelców. Z 6 bramkami w tym zestawieniu prowadzi Paco Alcacer. A waszym zdaniem, kto w tym sezonie zostanie królem strzelców Bundesligi? Swoje typy napiszcie w komentarzu. PSG celuje w Paula Pogbę. Francuzi chcą wykorzystać konflikt, jaki panuje pomiędzy José Mourinho a Paulem Pogbą. W całą sprawę zaangażowany ma być sam Neymar, który w sprawie transferu miał kontaktować się z Francuzem. Sam fakt, że to Neymar namawia Pogbę do transferu, może świadczyć o tym, że Brazylijczyk nigdzie się nie wybiera i pozostanie w Paryżu. Choć jeszcze niedawne informacje mówiły o tym, że Neymar po tym sezonie trafi na Estadio Santiago Bernabeu. Na dziś to już koniec, zachęcam Was do oceny tego filmu. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.